Zadanie trzecie. Przez trudy do gwiazd stworzenie planu marketingowego. Zadanie trzecie rozpoczęliśmy od ustalenia misji firmy oraz celów firmy. W kolejnej części skupiliśmy się na charakterystyce naszej firmy. Następnym krokiem była analiza otoczenia na wpływ dodatny i ujemny. W skali makro ocenialiśmy elementy otoczenia na polityczne, ekonomiczne, społeczno-kulturowe i techniczne, natomiast w skali mikro na dostawcy, klienci i konkurencja. W analizie SWOT dokonaliśmy charakterystyki stanu naszego przedsiębiorstwa na słabe i mocne strony oraz przewidywane zmiany na szanse i zagrożenia. Rynki docelowe. Charakterystyka segmentu, na którym będzie działać firma. Docelowymi segmentami, które wybraliśmy, są klienci indywidualni, firmy, szkoły, klienci w różnych przedziałach wiekowych, klienci z dochodami od 500 do powyżej 1500 zł na osobę w rodzinie. Następnie ustaliliśmy sposób pozycjonowania przedsiębiorstwa na wybranym rynku. Jaka będzie najlepsza lokalizacja? U nas to centrum miasta. Oryginalność wybraliśmy jako jedną z najważniejszych cech, które będą nas wyróżniać na rynku. I wybraliśmy klientów indywidualnych i grupy jako potencjalnych nabywców naszych usług. Po dogłębnej analizie rynku i wynikającemu z przeprowadzonych ankiet zapotrzebowaniu na turystykę podjęliśmy decyzję o oferowaniu następujących usług. Turystyka piesza, wycieczki weekendowe, wycieczki dla najmłodszych, imprezy według kalendarza zawodowego, turystyka objazdowa. Nasze biuro chce nie tylko oferować usługi turystyczne, ale również między innymi doradztwo w wyborze odpowiedniej imprezy, pośrednictwo między klientem chcącym spędzić wolny czas w naszej okolicy, a biurem turystycznym. Cechami, które według nas będą wyróżniać usługi oferowane przez Regionalne Biuro Podróży Travel na rynku są solidność, gwarancja jakości, opłacalność usług, wiarygodność, jak również nowoczesność, dopasowanie do potrzeb klientów, dostępność. Według uczestników projektu marką naszego biura jest oryginalne logo, dlatego też zostało zamieszczone na stronie internetowej. Opakowanie to dla nas design wnętrza, strony internetowej, billboardy, plakaty. Specyficzne wymogi prawne, jakie musimy uzyskać to licencje na prowadzenie pojazdów mechanicznych, oprogramowania komputerowe, wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, oświadczenie o prawdziwości składanych danych, gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe oraz umowa z turoperatorem. W wyborze lokalu kierowaliśmy się usytuowaniem w centrum miasta, nowoczesną strukturą budynku, standardem biurowym, czyli posiadaniem przez niego na przykład klimatyzacji. I tak wybraliśmy budynek należący do osoby prywatnej w Olkuszu na ulicy 20 Straconych o powierzchni 150 m2. Kolory przewodnie, które wybraliśmy, to zielony, pomarańczowy i granatowy. Cena. Planowana strategia cenowa naszej firmy to zespół decyzji mających na celu ustalenie ceny odpowiedniej dla potencjalnego klienta oraz przynoszącej zysk naszej firmie. Oferowanie usługi będą sprzedawane w cenach ustalonych metodą kosztową. W trakcie działania będziemy tworzyć również pakiety turystyczne, które będą mieć atrakcyjne ceny, zachęcające do korzystania z naszych usług. Uwzględniając różne kryteria, będziemy stosować następujące zróżnicowania cen. Czas konsumpcji, ceny weekendowe oraz według ustalonego cennika. Kategorie klienta, ceny dla firm, dla stałych klientów, dla szkół. Wiek klienta, ceny dla młodzieży, rodzin, seniorów. Przy formie sprzedaży gotówkowej o dużej wartości będziemy stosować skonta. Promocja. Naszymi celami promocyjnymi są przede wszystkim dotarcie do jak największej liczby klientów, w szczególności do osób sceptycznie nastawionych do poznawania walorów naszej gminy oraz zdobycie pozycji lidera na rynku usług turystycznych w regionie. Będziemy wykorzystywać narzędzia promocyjne takie jak reklama, sprzedaż osobista oraz public relations. Wszystkie działania promocyjne kierowane będą do firm, szkół, klientów.
klientów indywidualnych. Koszty. Koszty, jakie będziemy musieli ponieść wraz z otwarciem przedsiębiorstwa. Koszty przeznaczone na projekty, meble, rolety, wyposażenie biurowe. Zakup technologii, komputery, licencje, kasa fiskalna. Wynagrodzenie dla pracowników. Zakup maszyn potrzebnych do świadczenia usług, Melex. Koszty promocji i reklamy. Banery, reklama w lokalnej prasie, neon reklamowy, standy i potykacze. Oraz wszelkie dodatkowe koszty, takie jak strona internetowa, gaśnica, apteczka, środki czystości, okablowanie, pieczątki, koszty założenia działalności gospodarczej. Paulina, Hubert i Magda przekonali nas, że władze samorządu terytorialnego w swojej działalności wezmą pod uwagę przedstawione sugestie. Teraz czas na panel dyskusyjny, czyli pytania zadane z sali. Dlaczego wybraliście biuro podróży, a nie inną formę działalności? Wybraliśmy biuro podróży, ponieważ tak wynikło z naszych przeprowadzonych ankiet, że ludność, która zamieszkuje okolice Olkusza, jest zainteresowana korzystaniem z usług turystycznych i tak wynika również z strategii rozwoju miasta i gminy Olkusz. Ale biorąc pod uwagę to, że kończymy profil technik obsługi turystycznej i technik ekonomista, to ułatwi nam prowadzenie właśnie takiej, a nie innej działalności. Jakie są możliwości finansowania projektu? Poza działaniem, działaniem 6.2, które wymieniliśmy przez jakiś czas temu, jest również działanie 8.1.2 dla osób, którzy są zagrożeni zwolnieniem z pracy. Jest działanie 312 na utworzenie mikroprzedsiębiorstw na wsi. Jest również działanie 8.1 dla innowacji w dziedzinie elektroniki i jest ono w wysokości od 20 do 700 tysięcy. Po zakończeniu nauki zamierzacie wprowadzić wasz pomysł w życie? Tak, jak najbardziej. Sądzę, że uczniowie z obecnej czwartej klasy po zakończeniu szkoły mogą spokojnie założyć Regionalne Biuro Podróży u nas. Jednak ja, jako uczeń drugiej klasy, będę mógł dołączyć jako wspólnik może w przyszłości po zakończeniu szkoły. A czy w trakcie przeprowadzenia ankiety wśród mieszkańców gminy i miasta Olkusz wyłoniły się jakieś inne pomysły w stosunku do prowadzenia działalności? Tak, po przeprowadzonej ankiecie wyłoniło się kilka działalności. Informatyczna, produkcyjna i handlowa. Ale my postanowiliśmy wybrać działalność turystyczną, ponieważ stwierdziliśmy, że to jest działalność, która najbardziej się teraz rozwija i jest najbardziej opłacalna. Dziękujemy. Czas przedstawienia bohaterów projektu Moja firma w mojej gminie. Oto oni. Hubert Tudzic. Kudela Paulina. Koper Kamil. Maciejowski Dawid. Puszczak Konrad. Rech Emilia. Cudejko Krzysztof. Pachacz Mateusz. Głowacki Robert. Gorzkowski Michał. Hrabia Jolanta.
Kobeć Krystian. Motyl Wojciech. Janowski Piotr. Chochoł Aleksandra. Kulik Magdalena. Żaba Małgorzata. Gil Patryk. Zembala Marcin. Świerczek Przemysław. Michał Pyrek. A opiekunami całej grupy była pani Anna Grzybowska i pani Renata Rembelska. Witam wszystkich, ja nazywam się Marcin Gołąbek, jestem przedstawicielem koordynatora regionalnego projektu Moja Firma w mojej gminie na województwo małopolskie, czyli Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów Małopolskiego Centrum Informacji Europejskiej. Natomiast dzisiaj możemy gościć jeszcze podczas Dnia Przedsiębiorczości mojego kolegę, pana Pawła Bukowskiego, również z Centrum Informacji, oraz panią Agatę Żołę z Fundacji Viribus Unitis, czyli lidera tego projektu Moja Firma w mojej gminie. Chciałbym wam, może nie będę się już odnosił do samego pomysłu na biznes, który przedstawiliście, bo tutaj są, byli przede mną eksperci, którzy myślę, że dość dokładnie odnieśli się do tego tematu, natomiast na pewno mogę się odnieść do tego dzisiejszego Dnia Przedsiębiorczości, ponieważ no, nie ukrywam, że jest to już kolejny Dzień Przedsiębiorczości, w którym biorę udział w tej 6. edycji projektu Moja Firma w mojej gminie. Kolejny Dzień Przedsiębiorczości. No jest to 6. edycja, jeżdżę na te Dni Przedsiębiorczości już od 1. edycji, więc miałem okazję zobaczyć naprawdę wiele tych Dni Przedsiębiorczości, natomiast ten dzisiejszy muszę przyznać, że jest zdecydowanie wyróżniającym się. Nie chodzi tylko o tę wspaniałą oprawę, tak wielką salę, tak dużą widownię, czy to, że wszyscy naprawdę tak świetnie się prezentujecie tutaj w tym momencie na tej scenie, to, że zostali zaproszeni tak świetni goście, to, że w tak ciekawy sposób przedstawiliście ten wasz pomysł na biznes, że jest taka ciekawa oprawa artystyczna towarzysząca tej imprezie. Wszystko to przekonuje mnie, że to, że ten Dzień Przedsiębiorczości wygląda właśnie w ten sposób, jest owocem waszej naprawdę długiej pracy. Dzisiaj tak naprawdę dla tych osób, które może nie wiedzą, oglądamy zwieńczenie kilkumiesięcznej pracy tej oto grupy projektowej, która brała udział w szkoleniach tradycyjnych, które odbywały się w Krakowie, która brała udział w szkoleniach e-learningowych. Przez cały czas ciężko pracowali, opracowując ten swój pomysł na biznes, ten swój w zasadzie biznes plan praktycznie. I dzisiaj możemy ich tutaj oglądać na scenie. No i przede wszystkim to chyba jest to dobry moment, korzystając z tego, że wszystkich ich tutaj mamy, żeby nagrodzić ich naprawdę wielkimi brawami za tak duże zaangażowanie. I ja też w swoim imieniu chciałbym podziękować. Przede wszystkim osobom, od których to się zaczęło, więc osobom, które pomogły jakby nam, czy w zasadzie poprowadziły tę grupę projektową, które odpowiadają za przygotowanie tego Dnia Przedsiębiorczości. Chciałbym podziękować koordynatorkom szkolnym projektu i właśnie na ręce pani koordynatorek chciałbym wręczyć taki certyfikat,